Mamo, mamusiu! Razem z tatą pobiegliśmy na przystanek autobusowy tak szybko jak się dało. Nie wierzę, że to... Tato, to na pewno ona! Próbowaliśmy przekrzyczeć hałas samochodów i przepchaliśmy się przez tłum przechodni. Mamo, zaczekaj! Ale ona wsiadła do autobusu i odjechała. Mama zniknęła rok temu. Moi rodzice się pokłócili i mama zdecydowała, że pójdzie na spacer. Musiała ochłonąć, ale nigdy nie wróciła do domu. Policja była bezsilna, więc tata poszedł do prywatnego detektywa. Nie mieliśmy nadziei, ale kilka miesięcy później zadzwonił. Znaleziono moją mamę. Detektyw zostawił nam adres. Natychmiast tam pojechaliśmy. Trzęsłam się z ekscytacji. Tak bardzo za nią tęskniłam. Nie mogłam uwierzyć, że zaraz ją zobaczę. Wysiedliśmy z samochodu i zobaczyliśmy luksusowy dom. Wow, może coś nam się pomyliło. Ale nie, wszystko pasowało. To był ten dom. Zawahaliśmy się, po czym zapukaliśmy do drzwi. Otworzyły się i... Mamusia! Nie mogłam uwierzyć własnym oczom. Pobiegłam do niej, ale ona tylko grzecznie się przywitała i cofnęła się, jakbym była obca. Następnie zapytała, czy jesteśmy nowymi sąsiadami, którzy kupili dom w pobliżu. Sąsiadami? Mamo, co się z tobą dzieje? Ale ona patrzyła na nas, jakby widziała nas pierwszy raz. Musieliśmy coś powiedzieć i tata skłamał, że tak, niedawno przeprowadziliśmy się do tej ładnej okolicy. Moja mama była zachwycona i zaprosiła nas do środka na herbatę. Wewnątrz dom był jeszcze bardziej luksusowy. Mama zaprowadziła nas do salonu i weszła do kuchni. Wyjęłam nasze rodzinne zdjęcie, żeby jej pokazać, ale tata mnie zatrzymał i szepnął, żebym tego nie robiła. Moja mama wróciła z herbatą i ciastem. Powiedziała, że brakuje jej gości, rzadko ktokolwiek ich odwiedzał. Nie wiedziałam, co się dzieje. To było jak złośliwy żart. Uderzyła się w głowę, czy zachorowała? Ona naprawdę traktowała nas jak obcych. Byłam na skraju. Jestem twoją córką, mamo. Nagle mężczyzna w policyjnym mundurze wszedł do salonu. Mama natychmiast się uciszyła. Potem się ogarnęła i przedstawiła nas Steve'owi, jej chłopakowi. Co? Nie mogliśmy w to uwierzyć. Steve zmarszczył się i wyszeptał coś do ucha mojej matki. Mama przeprosiła nas i natychmiast wyszła. Najwyraźniej nie był szczęśliwy z powodu naszej wizyty, a kiedy mojej mamy nie było, zapewnił nam prawdziwe przesłuchanie. Gdzie mieszkamy, po co przyjechaliśmy, musieliśmy się stąd wydostać. Tata wskazał przypadkowy dom, a Steve chciał zapytać o coś innego. Ale wróciła mama i przyniosła mu ciepłe kapcie. Była przy nim wyraźnie bardzo zdenerwowana, nawet ręce jej się trzęsły, chociaż mama starała się to ukryć. Mama podała wszystkim kolejny kawałek ciasta, a Steve ją zatrzymał i powiedział jej surowo, że czas, abyśmy wyszli, bo mama nie była w stanie przyjąć gości. Ona musi zadbać o siebie. Przez całą drogę do domu zastanawialiśmy się, co robić i co Steve miał na myśli. Czy mama była w ciąży? Nie wiedzieliśmy, co jest z nią nie tak. Nie mogło być gorzej. Mama prowadziła inne życie, ale nie wyglądało na to, żeby była obłąkana. Coś musiało się stać z jej pamięcią. Postanowiliśmy znaleźć specjalistę, który się tym zajmie. Poszliśmy do psychologa i potwierdził nasze obawy. Moja mama miała amnezję, ona naprawdę o nas zapomniała. Ale psycholog powiedział, że jest nadzieja na wyzdrowienie. Można było jej pomóc. Powiedziałby pokazać jej pamiątki. To by obudziło jej wspomnienia związane z nami. Najważniejsze, żeby nie mówić prawdy wprost, bo to mogłoby jej jeszcze bardziej zaszkodzić. Znowu pojechaliśmy się z nią zobaczyć. Tata wymyślił świetny pomysł, żeby dać mojej mamie niebieską różę w doniczce, taką samą jak na pierwszej randce. Mama ucieszyła się, że nas widzi, ale nie chciała nas wpuścić. Steve był w domu. Mimo to, tata dał mamie kwiatek, a ja podziękowałam jej za herbatę i ciasto. Mama była zachwycona niebieskim kolorem róży. Powiedziała nawet, że gdzieś taką widziała. Czy ona coś pamięta? Ale wtedy pojawił się Steve i gwałtownie poprosił nas o wyjście. Tym razem nawet nas nie przywitał. Moja mama próbowała się sprzeciwić, ale on ją zatrzymał. Zatrzasnął za nami drzwi. Niechętnie szliśmy do samochodu, gdy usłyszeliśmy, że drzwi znowu się otworzyły. Odwróciliśmy się i zobaczyliśmy, jak Steve wyrzuca kwiatek na ulicę. Mama płakała, ale nic nie mogła zrobić. Tata chciał wrócić i pobić Steve'a, ale go powstrzymałam. Nie odzyskamy mamy w ten sposób. Nie zapomnij o naszym planie. Nie mogłam przestać myśleć o tym, co widziałam. Jak ona w ogóle się z nim spotkała? Była też w ciąży z jego dzieckiem? Wyjęłam nasze zdjęcie. Moja mama była na nim taka piękna. Byłyśmy tego dnia w parku i jadłyśmy lody. Park! Trzeba było zaprosić mamę na spacer w nasze ulubione miejsca w tym parku. Tata powiedział, że to świetny pomysł. To było jej ulubione miejsce w mieście. Następnego ranka obserwowaliśmy dwór z samochodu, czekając, aż Steve wyjdzie do pracy. Wtedy natychmiast zadzwoniliśmy do drzwi. Mama była szczęśliwa, ale widocznie zdenerwowana. Powiedziała, że Steve był bardzo zazdrosny.
a prezent od taty doprowadził do prawdziwego skandalu. Próbowaliśmy namówić ją, żeby poszła do parku, ale bała się. Steve dzwonił co godzinę do domu, żeby się upewnić, że tam jest. Mama powiedziała ze smutkiem, że dawno tam nie była i jest zmęczona pobytem w domu. Mój ojciec i ja próbowaliśmy ją przekonać. Obiecaliśmy, że wrócimy w mgnieniu oka. Powiedzieliśmy, że nie znamy tu nikogo poza nią. Uśmiechnęła się i zgodziła się iść na pół godziny. Byłam taka szczęśliwa. W parku chodziliśmy po wszystkich ścieżkach, jedliśmy lody. Mamusiu, mam nadzieję, że pamiętasz, jak byliśmy tu szczęśliwi. Nagle mama odgarnęła mi grzywkę z twarzy, tak jak zwykle. Co jeśli... Ale wtedy moja mama spojrzała na zegarek i jej twarz momentalnie się zmieniła. Poprosiła nas o natychmiastowe zabranie jej do domu. Byłam dobrą dziewczyną, ale musiała iść. Była z nami zbyt długo. Steve byłby zły. Co za dupek! Steve nie miał prawa traktować jej w ten sposób. Nie była jego własnością. Tata powiedział, że mama nie może zostać z tym tyranem. Ona zasługuje na więcej. Mama zaczęła robić wymówki i mówić, że Steve bardzo się o nią martwił. Ale było jasne, że bardzo boi się tego drania. On był tylko cholernym manipulatorem. Sięgnęłam już po zdjęcie. Chciałam jak najszybciej jej powiedzieć, że jesteśmy jej prawdziwą rodziną. Ale potem usłyszeliśmy syreny policyjne. Przyjechał Steve. Był wściekły i krzyczał, że moja mama nie powinna była wychodzić. Musieliśmy odejść. Tata szepnął do mamy, żeby do nas zadzwoniła, kiedy Steve pójdzie do pracy. Pomoglibyśmy jej uciec. Zanim mama mogła odpowiedzieć, Steve złapał ją za rękę i wciągnął do samochodu. Krzyczał na nas, że mamy się trzymać z daleka od jego rodziny, inaczej nas aresztuje. Tata był wściekły. Jak ten dupek traktował moją mamę? Cała się trzęsłam. Ale nie mogliśmy nic zrobić, tylko czekać na telefon od mamy. A jeśli nie zadzwoni? Rzucałam i kręciłam się całą noc. Nie mogłam spać przez te myśli, ale nad ranem zadzwonił telefon. Mama! Poprosiła nas, żebyśmy przyszli i powiedziała, że Steve'a nie ma w domu. Zdecydowała się więc zostawić tego dupka mimo wszystko. Za kilka minut byliśmy u niej w domu. Drzwi były uchylone. Zapukaliśmy i usłyszeliśmy, jak mama prosiła, żebyśmy weszli i poczekali, aż się przygotuje. Ale kiedy byliśmy w salonie, oprócz mojej mamy zobaczyliśmy też policjantów. Zanim się o tym dowiedzieliśmy, zostaliśmy przymknięci. To było straszne. Zaczęłam się szarpać i krzyczeć. Nie! Puść nas! Steve nigdzie nie poszedł. Spojrzał na nas i się uśmiechnął. Okazało się, że odnalazł dom, w którym podobno mieszkaliśmy. Oczywiście mieszkali tam inni ludzie. Steve przekonał moją mamę, że jesteśmy oszustami czy też złodziejami i poprosił ją, aby wciągnęła nas w zasadzkę. To było straszne. Moja matka odwróciła wzrok i starała się na nas nie patrzeć. Nie mogłam dłużej milczeć. Zaczęłam mówić mamie, że nie jesteśmy oszustami. Jesteśmy jej rodziną, a z jakiegoś powodu mama nas nie pamięta. Ciężko było mi mówić i dławiłam się łzami. Wyrwałam się z rąk policjanta i z drżącymi rękami próbowałam wyjąć zdjęcie z mojej torby. Tak bardzo chciałam, żeby mama to zobaczyła i nam uwierzyła. Ale jak tylko wyciągnęłam zdjęcie, policjant znowu mnie przypiął i założył kajdanki, bo inaczej bym się nie poddała. Cholera, nasze zdjęcie! Nie było go! Poprosiłam policjanta, żeby go poszukał, ale on nie chciał słuchać. Trzeba było iść na posterunek. A mama nawet na nas nie spojrzała. Jak na przystanku autobusowym. Próbowaliśmy wszystko wyjaśnić policji, ale powiedzieli nam, że moja mama powinna potwierdzić nasze słowa. Jak? Ona nas nie pamiętała. Siedzieliśmy na posterunku przez 5 godzin. Wszystko wydawało się bezcelowe. Byliśmy załamani, gdy usłyszeliśmy głos mojej matki. Szukała nas i miała moje zdjęcie w swoich rękach. Mamo, jesteśmy tutaj! Pobiegłam do niej. Powiedziała, że to wszystko było wielkim błędem, że byłam jej córką. Wszystko sobie przypomniała. Płakałyśmy ze szczęścia. Kiedy wszyscy trochę się uspokoili, moja mama powiedziała nam, że sobie nas przypomniała, jak tylko zobaczyła zdjęcie. Mama próbowała wytłumaczyć wszystko Steve'owi, ale on się wściekł i zamknął ją w rezydencji. Mogła wydostać się tylnymi drzwiami tylko wtedy, gdy on spał. Tata zapytał ją, jak się czuje i czy z dzieckiem wszystko w porządku. Mama na początku nie rozumiała, o czym on mówi, a potem głośno się śmiała. Ona nie była w ciąży. Faktem było, że Steve miał paranoję na punkcie ochrony mojej matki. Często miała migreny i zawroty głowy, a w pewnym momencie opieka stała się tyranią. W rzeczywistości bał się, że ona go zostawi. Mieliśmy zamiar odjechać, gdy mama nagle się zatrzymała. Wyglądała na przestraszoną. Steve stał w ciemnych drzwiach. Jego oczy były przekrwione, drżał z wściekłości i zaciskał pięści. Cześć, jestem Izra i nie pamiętam nic, co mi się przydarzyło przed wypadkiem.
Czy kiedykolwiek czułeś, że nie jesteś sobą? Że wszystko wokół jest sztuczne, nierealne? Że ludzie wokół cię okłamują? To jest teraz moje życie. Obejrzyj ten film do końca, a zobaczysz, jak ciężko jest, gdy nie jesteś nawet pewien, kim tak naprawdę jesteś. Jestem tylko pewna kilku rzeczy. Wiem na pewno, że mam 23 lata i że moi rodzice nie żyją. Potwierdzają to artykuły, które ostatnio czytałam. Nic z tego nie pamiętam. Ani mojej mamy, ani taty, ani nawet jednych urodzin. Ostatnim faktycznym wspomnieniem, które pamiętam, jest kierownica w moich rękach i te mrożące w krew żyłach uczucie utraty kontroli, uderzenie i grzech od metalu, a potem tylko ciemność i ból. Kiedy się obudziłam po raz pierwszy, nie miałam pojęcia, co się dzieje. Czułam swoje ciało, jakby nie było moje. Nie mogłam nic zrozumieć. Miałam rurkę w ustach i czułam się taka słaba. Nie widziałam wyraźnie ich twarzy. Wszystko było rozmazane. Zauważyli, że byłam przytomna i jeden z nich do mnie podbiegł. Molly, słyszysz mnie? Zapytał. A potem znów straciłam przytomność. Gdy obudziłam się po raz drugi, w pobliżu nie było już żadnych urządzeń medycznych. Obok mnie siedział mężczyzna, którego nie znałam. Delikatnie trzymając mnie za rękę, powiedział: Isra, kochanie, wreszcie nie śpisz. Kim jesteś? Zapytałam. Jestem Trevor, twój mąż, powiedział. Ale ja nie pamiętam bycia mężatką. Pierwszy raz widzę tego człowieka na oczy. Choć z drugiej strony, w ogóle nic nie pamiętam. Nie byłam nawet pewna, czy Isra to jest moje prawdziwe imię. To brzmiało tak dziwnie. Zostałam ciężko rana w wypadku. Rekonwalescencja trwała długo. Lekarze powiedzieli nam, że po tak ciężkim wstrząsie mózgu luki w pamięci są normalne i nie powinny nas dziwić. Trevor przychodził do mnie codziennie, przynosił mi zdjęcia, rozmawialiśmy o mojej przeszłości, ale wciąż nic nie pamiętałam. To było okropne. Trevor był cierpliwy i próbował mnie wesprzeć w mojej rehabilitacji. Ale to imię Molly prześladowało mnie. I z jakiegoś powodu nie odważyłam się zapytać o to Trevora. Gdy zaczęłam wracać do zdrowia, przyszła do mnie policja. Badali okoliczności wypadku. Podejrzewali, że wypadek został spowodowany przez kogoś. Ponadto na miejscu katastrofy znaleziono szczątki innej osoby. Ale nie mogłam im nic powiedzieć. Widziałam tylko to, co powiedział mi Trevor. Sam spadł z klifu, przewrócił się kilka razy i stanął w płomieniach. Udało mi się z niego wyjść. Czy był ktoś ze mną i kto to był? Nie wiem. Nie pamiętam. Z czasem poczułam się lepiej, ale nadal czułam się całkowicie zdezorientowana. Trevor zabrał mnie do domu i naszych dwóch kotów. Koty obwąchały mnie i syknęły na mnie. Trevor zaśmiał się i powiedział, że to prawdopodobnie zapach moich leków. Musiałam zacząć od zera. Moi rodzice zmarli około 5 lat temu, więc niestety nie było nikogo, kogo mogłabym zapytać o moje dzieciństwo. Nie mogłam zapomnieć o drugiej osobie w samochodzie, ale Trevor powiedział mi, żebym się nie martwiła i pozwoliła policji zająć się tym. Czułam się winna. Trevor bardzo się starał, ale nie czułam nic dla niego, ani dla tego domu, ani dla tego życia. Choć przynajmniej zaczęłam dogadywać się z kotami. Okazało się, że niedawno ukończyłam college, a teraz pracuję jako nauczyciel w gimnazjum. Lekarze poradzili mi, abym jak najszybciej powróciła do normalnego życia, aby przywołać wspomnienia. Administracja szkoły chciała mi pomóc. Zajęcia były prowadzone przez nauczycieli zastępczych. Ale przyszłam na zajęcia, rozmawiałam z dziećmi, czytałam program nauczania. Czy sama napisałam ten plan zajęć? Czy naprawdę dawałam ocenę tym wspaniałym dzieciom? Kręciło mi się w głowie. Jedna z moich uczennic zapytała, jak się miewa moja siostra bliźniaczka. Byłam zaskoczona. Powiedziała mi, że widziała nas na krótko przed wypadkiem w innym mieście. Byłyśmy w kawiarni i kłóciłyśmy się. Zapytałam Trevora, czy mam siostrę. Powiedział kategorycznie nie i stał się bardzo ponury. Z biegiem czasu fizycznie wszystko było w porządku. Moje wspomnienia pozostały zamknięte, ale zaczęłam zdobywać nowe. Razem z Trevorem i naszymi kotami świętowaliśmy moje 24 urodziny. Zaczęliśmy randkować i zdałam sobie sprawę, że zaczynam się zakochiwać w moim mężu. Mogę już nigdy nie odzyskać dawnej siebie. Ale to nie znaczy, że powinnam rezygnować z życia. Nie oznacza to, że nie mogę zacząć od nowa. Pewnego dnia, gdy Trevor wyjechał w sprawie służbowej na parę dni, po szkole napotknęłam się na mężczyznę z kwiatami. Molly!
krzyknął do mnie. Nie poznajesz mnie? Jestem Dick, twój mąż. Byłam przerażona. Kim jest ten wariat? Ale jego twarz wydawała mi się znajoma. Znałam go skądś, a kwiat w jego rękach? Stokrotki. Coś w nich było. Nagle dostałam strasznego bólu głowy. Potknęłam się i nieznajomy złapał mnie i poprowadził na ławkę. Powtarzał, że jestem Molly, jego ukochaną i że Trevor nie pozwoli nam się spotkać, ponieważ wiedział, że wszystko sobie przypomnę. Byłam oszołomiona, czy to możliwe, że Trevor przez cały czas mnie okłamywał. Ale dlaczego? Dick powiedział, że niedawno otrzymałam spadek po cioci, a Trevor chciał pieniędzy. Nie mogłam w to uwierzyć. Jak mój delikatny i opiekuńczy Trevor mógł mi coś takiego zrobić? Miałam wrażenie, że nikomu nie mogę ufać, ani Trevorowi, ani Dickowi. Nawet jeśli jego twarz wydawała mi się znajoma. Nie wiedziałam, co robić. Poprosiłam Dicka, żeby zabrał mnie do domu, w którym obecnie mieszkałam. Nie był szczęśliwy, ale zgodził się. Nocy śniło mi się, że moje odbicie jest posiniaczone i we łzach otoczone stokrotkami. Czy to ja? Czy to Molly? Kim ja jestem? Czy naprawdę jestem Molly? A może jestem Isrą? Czy kiedykolwiek spojrzałeś w lustro i zastanawiałeś się, kim jesteś? Rano obudziłam się zdeterminowana, aby dowiedzieć się, co się dzieje. Przyjrzałam stosy starych zdjęć. Miałam nadzieję, że coś zaświta mi w pamięci. Ale to nie pomogło. Potem wsiadłam do samochodu i pojechałam do miasta, gdzie moja uczennica widziała mnie przed wypadkiem. Znalazłam tę kawiarnię, zamówiłam kawę i zaczęłam patrzeć przez okno. Wydawało mi się, że przywołało to pewne wspomnienie. To miejsce wyglądało mi znajomo. Och, Molly! Krzyknęła do mnie właścicielka kawiarni. Nie byłaś tutaj od dawna. Zaczęłyśmy rozmawiać. Powiedziała mi, że miałam wypadek samochodowy i straciłam pamięć. A ona powiedziała, że mieszkałam w tym mieście. I często tu przychodziłam pić kawę. I nie miałam męża. A co z Dickiem? Zapytałam. Dick? Starsza pani uniosła brwi. Dobry Boże, kochanie. Jak ten dran cię znalazł? I znów zaczęła boleć mi głowa. Starsza pani powiedziała mi, że pierwszy raz padłam tutaj, aby ukryć się przed mężczyzną, którego się obawiałam. Mój ból głowy stał się silniejszy. A co z moją siostrą? Zapytałam. A więc nie jestem szalona. Starsza kobieta potwierdziła, że mam siostrę, czy miałam, i że moja siostra próbowała mi przekonać, żebym zerwała z moim chłopakiem. A więc nie jestem Izrą? Czy naprawdę jestem Molly? Czy to możliwe, że Trevor się mylił? Podziękowałam starszej pani i wróciłam do domu. Trevor wrócił. Zapytałam go o Molly i powiedziałam mu, czego dowiedziałam się w mieście. Zdenerwował się, krzyczał, że wszystkie nasze problemy były spowodowane przez moją siostrę i jej chłopaka. Gdyby nie ona, nic by mi się nie stało. Dlaczego mnie okłamał? Jak mógł zachować w tajemnicy tak ważną część mojego życia? Nie wiedziałam, co robić. Zdecydowałam się wyprowadzić z domu Trevora. Nie zatrzymywał mnie, ale poprosił, żebym była w kontakcie z nim. Kiedy zapytałam go o mój spadek, wyglądał na naprawdę zaskoczonego. Nie było spadku, powiedział. Pieniądze, które Molly i ja lub Izra i ja odziedziczyłyśmy po śmierci naszych rodziców, podzieliłyśmy na pół. Moje zostały wydane na studia, a ona zainwestowała swoje w nieruchomości. Wydawało się, że Trevor albo nie wiedział o spadku, albo był bardzo przekonującym kłamcą. Nie mogłam mu więcej ufać. Żyłam sama przez parę tygodni. Zaczęłam przypominać sobie moje dzieciństwo, moich rodziców. Moja siostra i ja byłyśmy prawie nierozłączne. Nie wiedziałam, czy jestem Molly, czy Izrą. Dick znów przyszedł po mnie pod szkołą. Powiedziałam mu, żeby sobie poszedł i zagroziłam, że zadzwoni na policję. Wściekł się i obiecał, że będę tego żałować. Kilka dni później moje hamulce na go przestały działać i prawie doszło do kolejnego wypadku. Przeżyłam, ale straciłam przytomność. Znowu obudziłam się w szpitalu, ale tym razem wszystko sobie przypomniałam. Jestem Izrą. Tego dnia przyjechałam odebrać siostrę z innego miasta, mimo że Trevor nie chciał, żeby z nami została. Bał się, że Dick, który ją prześladuje, zagrozi nam. Nasz daleki krewny zmarł, zostawiając mojej siostrze mi mały spadek. Dałam swój udział Molly, aby mogła opuścić kraj i rozpocząć nowe życie. I nie powiedziałam o tym Trevorowi. Kiedy odwoziłam moją siostrę do domu, moje hamulce przestały działać, co zakończyło się wypadkiem. Dick został aresztowany, to on dwukrotnie zepsuł hamulce.
Trevor nie chciał mi powiedzieć o mojej siostrze. Bał się, że osobiście będę chciała zmierzyć się z Dickiem. A może mogłabym winić go za śmierć mojej siostry. Dużo czasu zajęło mi wybaczenie mu, ale w końcu się pogodziliśmy. Czasami wciąż zastanawiam się, co jeśli nie jestem Izrą, ale Molly. Ale chyba już nigdy nie będę w 100% pewna co do mojej prawdziwej jaźni. Komu uwierzyłbyś, gdybyś stracił pamięć? Powiedz nam w komentarzach. Jeśli podobała Ci się ta historia, polub ją, a YouTube pokaże ją innym widzom. Zapisz się na nasz kanał, aby nie przegapić innych ciekawych historii.